Witam w trzecim odcinku przygód ruchu oporu na wyspach. Ależ nam sprawiliście fantastyczną niespodziankę tymi wszystkimi subskrypcjami i paluchami w górę. Już mi się wydawało, że nikt tego nie ogląda, a tu pewnego poranka wstaję, a was nagle dziesiątki, potem setki, potem pierwszy 1000 widzów. No niesamowite. Cieszę się, że znaleźliście dla nas czas. I wpadajcie częściej. Przynudzę wam trochę, wypijemy herbatę. Ja u siebie, wy u siebie, ale jednak razem. Dzisiaj chciałbym zabrać was w podróż w czasie i podzielić się lokalną przypowieścią. Jest taka legenda wśród okolicznych majstrów starszej daty, że kiedy elektryk otwiera w zupełnej ciszy sam gdzieś tam pod schodami prehistoryczną skrzynkę bezpieczynkową i dobrze się przysłucha, to z wnętrza leciwego pudła przez stare kabliska można jeszcze usłyszeć fragmenty i końcówki zamkniętej w niej dźwięków i muzyki. Może coś podsłuchamy? Ja jestem Regan, a wy wpadliście na kanał Ruchu Oporu. Widzimy się zaraz po czołówce. Witam z powrotem. W Wielkiej Brytanii skrzynka bezpiecznikowa to Fusebox, natomiast nowocześniejsza rozbudowana wersja Fuseboxu to Consumer Unit. W tłumaczeniu jednostka konsumencka. Czyli w Anglii nowoczesna skrzynka bezpiecznikowa nosi nazwę bardziej adekwatną do funkcji, którą pełnimy my na zakupach w galerii. Rozdzielnica czy szafka rozdzielnicowa to słowo, którym lokalnie określa się jedynie industrialne skrzynki dystrybucyjne na trzy fazy. Płaskie trzyżyłowe przewody instalacyjne do okablowań mieszkań są przez wyspiarzy nazywane potocznie Twin and Earth, czyli bliźniaki i ziemia. I są o tyle charakterystyczne, że od zarania dziejów żyła ochronna, od kiedy w nich istniała, znajduje się wewnątrz kabla instalacyjnego bez izolacji i koszulki. Dlaczego tak jest i dlaczego jest to bardzo logiczne rozwiązanie, opowiem wam dokładniej za dwa odcinki. Zastanawiacie się pewnie, czy zostawiamy żyły ochronne takie golutkie wewnątrz puszek kontaktów i łączeń. Nie, nie zostawiamy. Jest dużo bardziej zabawnie. Po obraniu kabla z izolacji zewnętrznej ubieramy nasze PE w koszulki wyjazdowe Brazylii, których kłębek każdy brytyjski elektryk zawsze nosi przy sobie. Natomiast dzięki temu, że żyła ochronna nie ma dodatkowej otuliny z PCV i może szybciej oddać temperaturę przy przegraniu, ma mniejszy przekrój niż przewody liniowe i neutralne. W typowym płaskim kablu o przekroju 2,5 mm według dzisiejszych norm PE to 1,5 mm2. Co ciekawsze, importowane płaskie przewody instalacyjne w pełnej koszulce i o większym przekroju żyły ochronnej nie spełniają norm i nie są dopuszczone do użytku w instalacjach stałych. Kable okrągłe i nawierzchniowe w UK są natomiast niemal identyczne jak w Polsce, o wszystkich żyłach izolowanych i o jednakowym przekroju. Naszą podróż w czasie zaczniemy zatem w latach 40. ubiegłego wieku. Co usłyszymy po ostrożnym uchyleniu wieka? Brzmi znajomo. Lata 40. to czasy masowej elektryfikacji Wielkiej Brytanii. Oświetlenie gazowe z lat 20. i 30. jest skrupulatnie wymieniane na elektryczne, a do szeregowych domów doprowadzane są masowo przyłącza mocy. Tak te w papierowej izolacji z poprzedniego odcinka. Głowice i skrzynki montowane w domach są najczęściej z odlewów metalu, a instalacje są zabezpieczane drucikami nawijanymi ręcznie na wkłady z porcelany. Sporo skrzynek bezpiecznikowych na rynku w tamtych czasach ma jeszcze obudowy drewniane, często malowane na kolory pozostałe po przemyśle zbrojeniowym. Wiele przyłączy z tamtych czasów posiada sprawne żeliwne głowice z 30-amperowym bezpiecznikiem na cały dom i często ma dodatkowy wkład bezpiecznikowy na przewodzie neutralnym. Wszystkie takie głowice podlegają w tej chwili wymianie w pierwszej kolejności poza kolejką. Uziemienie w tamtych czasach było albo bardzo wczesnym TNS-em doprowadzonym przez metalową taśmę ochronną na kablu, albo systemem TT, czyli prętem wbitym przez elektryka montującego skrzynkę w grunt w pobliżu domu lub w klepisko w piwnicy. Główne przewody uziemiające w tamtych czasach nie posiadały żadnej izolacji lub koszulki. Uziemienie było doprowadzone jedynie do skrzynki bezpiecznikowej, a kable idące dookoła domu najczęściej nie posiadały żadnego przewodu ochronnego. O ile przewody z głowicy do skrzynki miały miedziane rdzenie, o tyle przewody instalacyjne dookoła domu były najczęściej pojedynczymi przewodami ze stopów aluminiowych w izolacji z kauczuku i owijane za przeproszeniem w bawełnę albo w podwójną woskowaną koszulkę z materiału.
Jako elektrycy do dziś spotykamy zarówno żeliwne głowice z 32-amperowym zabezpieczeniem, jak i żeliwne rozdzielnie. I nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że wszystkie części takiej instalacji nie spełniają w tej chwili kompletnie żadnych certyfikowalnych norm bezpieczeństwa. Jeśli podczas prac remontowych w domu napotkacie wciąż zasilone żeliwne rozdzielnie, przewody w bawełnie lub puszki łączeniowe z porcelany, to wszystkie obwody z takimi numizmatami wymagają natychmiastowej wymiany w całości. I pod żadnym pozorem nie wolno ich w takim stanie poruszyć lub przestawiać. Materiały używane do ich produkcji straciły przydatność do użycia około 60 lat temu, a kauczukowe izolacje mogą się dosłownie rozpaść w rękach. Oto typowa skrzynka bezpiecznikowa z lat 50. Jakie wspomnienia akustyczne kryją się w środku? Nie wiem jak wy, ale ja kompletnie nie usłyszałem słów. Brzmi to jak jakiś francuski szlagier. Może elektryk był z Bretonii. W latach 50. w brytyjskich domach następuje prawdziwe rozpasanie. Każdy nowo wybudowany dom ma jedno pojedyncze gniazdko i jedno światło w każdym pokoju. Praktyczne i proste w obsłudze oświetlenie w postaci zwisającego z sufitu powrozu z oprawką, angielska gawiedź nazywa wisiorem. I od początku swojego istnienia na rynku aż do dzisiaj wisior jest najpopularniejszym typem oświetlenia w UK. Wisiory w latach 50. były najczęściej montowane nie centralnie na suficie, ale obrzeżnie, w pobliżu okna, aby światło docierało z naturalnego dla wszystkich kierunku i nie wprowadzało starszych osób w chwilowe osłupienie i szok, dlaczego środek sufitu nagle wydziela z siebie jasne światło. W tej dekadzie montuje się głowice z tworzyw sztucznych, najczęściej bakelitu. Każde nowe przyłącze jest już doprowadzane z uziemieniem TNS, a wewnątrz głowic wsady na cylindryczny bezpiecznik często używają ceramiki jako materiału niepalnego i trudnego do przegrzania. W domowej skrzynce bezpiecznikowej także wciąż używamy ceramicznych wkładów z ręcznie nawijanym drutem topikowym, który trzeba wymienić po ciemku za każdym razem, kiedy zrobimy zwarcie. W 1958 roku ta niezawodna metoda tworzenia bezpiecznika na poczekaniu przez zakręcenie druciku na dwóch śrubkach dostanie normalizację i od tej pory będzie się dumnie nazywać BSM-3036. W połowie lat 50. w niektórych bezpiecznikach powyżej 15 amperów pojawią się osłony mające zabezpieczyć wnętrze skrzynki przed żarem i iskrami z przetopionego drutu. Osłony są utkane w 75% z białego azbestu, a ponieważ każde wyjęcie bloku wzbudzi pył azbestowy, więc w dzisiejszych czasach wymiana drutu w bezpieczniku powinna według wzorców odbywać się w pełnym hazmacie i masce, z odsysaniem pyłu w całym mieszkaniu. Mocowanie stopek, na których nawijamy drut, znajduje się na froncie ceramicznego wkładu i w pozycji włożonej jest stale pod napięciem. Aby uchronić użytkownika od porażenia prądem w trakcie wkładania, nity i śruby były lakierowane na różne kolory, przy okazji oznaczające amperaż zabezpieczenia. Ten niezawodny sposób izolowania mocowań utrzyma się w produkcji przez następne 50 lat. Jednak zanim wyjmiecie taki bezpiecznik, sprawdźcie, czy lakier nadal na nich jest. W ścianach, podłogach i sufitach pojawiają się kable wykonane z linek aluminiowych lub ocynowanych, a izolacja jest często z wulkanizowanej indyjskiej gumy, zwanej w skrócie VIR. Przewód ochronny do świateł jest nadal niezmierną rzadkością. Natomiast PE do gniazdek to często metalowe rurki, w których biegną przewody, skręcane misternie na śruby na każdym łączeniu i zakręcie. W domach, w których przeprowadzenie rurek było niepraktyczne, do gniazdek często używano drogich kabli instalacyjnych z przewodami w osłonie z ołowiu. Wiele domów i mieszkań z tego okresu może być również okablowane przez pożyczony od brytyjskiej armii system sztywno połączonych miedzianych rurek wypełnionych prasowaną mineralną substancją jako izolacji. Rozmiary przewodów i rurek są imperialne, a same rurki sztywno przymocowane do każdego gniazdka na zalewane żywicą mufy i pełnią funkcję uziemienia. Nie muszę chyba dodawać, że wszystko, co oglądacie na ekranie, nigdy nie było zaprojektowane do tak długiej eksploatacji i powinno już dawno zostać wymienione. A oto nowoczesna skrzynka z lat 60. Nie załapałem do końca. Jakiś przebój taneczny? W latach 60. coraz częściej brytyjskie domostwo potrzebuje więcej niż 4 obwodów.
i okazuje się, że jedno pojedyncze gniazdko w każdym pokoju nie jest wcale aż takim rozpasaniem, jakby się wydawało. Głowice stają się nowocześniejsze i bardziej kwadratowe, a popularne domowe skrzynki bezpiecznikowe produkuje się z modnych tworzyw sztucznych. W połowie dekady ceramika staje się zbyt droga w produkcji, a tańsze skrzynki z bezpiecznikami BS30-36 zaczynają mieć podstawki i wkłady z plastiku z maleńkim ceramicznym elementem w środku. Wiele skrzynek produkowanych w tym okresie ma jedynie front z tworzywa, a stelaż i tył skrzynki jest wykonany z drewna. Według prastarej zasady na wyspach materiały dębowe, mahoniowe i z drzewa tekowego były uważane za niepalne. Instytut Założycielski Inżynierów Serwisów Budowlanych do dziś utrzymuje zdanie o ich niepalności. W posiadłościach zamożnych magnatów ziemskich pojawiają się pierwsze wyłączniki prądu upływowego. Ceny za nowoczesną technologię są iście zaporowe, a samo zabezpieczenie posługuje się jeszcze pomiarem woltażu, a nie przepływu. Ale ten wielki klamot z żółtym przyciskiem na ekranie to wczesny pierwowzór różnicówki. Kable są najpierw w izolacji z gumy, a pod koniec lat 60. zrobione z tańszej i bardziej wytrzymałej opcji – chlorku winylu albo PCV. Kable z PCV z tamtych lat mają charakterystyczny szary kolor i ze względu na reakcję miedzi z uplastyczniaczem PCV większość z nich jest linką ze stopów aluminiowych. W wielu domach ze względu na oporność stopu używanego w lince na wszelki wypadek obwody gniazdkowe były prowadzone przewodem 4 mm zamiast 2,5. W tej dekadzie po raz ostatni pojawią się wypierane przez metal drewniane puszki podtynkowe. Podobnie jak instalacje z poprzednich dekad, zabezpieczenia i okablowanie z lat 60. straciło swoją zaplanowaną przydatność do użycia na długo przed końcem ubiegłego tysiąclecia i upieranie się przy dalszej eksploatacji jest odrobinę jak oglądanie YouTube'a na czarno-białym telewizorze Wisła. A co brzmi w skrzynce z lat 70.? Ach, no tak, era brytyjskiego punka. Melodia brzmi znajomo, ale nie mogę do końca skojarzyć. Na przełomie lat 60. i 70. katalogi proponują mechaniczne zabezpieczenia nadprądowe w iście amerykańskim rozmiarze. Pod koniec dekady wyłączniki prądu upływowego, tak zwane ESCB, przejdą miniaturyzację i w końcu zmieszczą się wewnątrz skrzynki. W domach biedniejszych odbiorców tani plastik wypiera ebonity i bakelity. Wkrótce i dla nich producenci zaczną produkować wkłady z wyłącznikami nadprądowymi, które można dla wygody wstawić w miejsce drutowanych bezpieczników. Dzięki zmianom w przepisach, kable z lat 70. dla oszczędności materiałowych mają zaniżony przekrój przewodu ochronnego. W ten sposób przewody gniazdkowe 2,5 mm z tamtego okresu mają przewód ochronny 1 mm zamiast standardowego 1,5. Kable są wciąż szare w kolorze, a pod koniec dekady otrzymują nowe białe izolacje zewnętrzne. Po 20 kilku latach w tańszych kablach z tego okresu powróci zmora uplastyczniacza PCV, który zacznie wchodzić w reakcję korodującą z miedzią i wydobywać się z puszek i łączeń w postaci zielonkawej rosy podobnej do płynu do mycia naczyń. Jeśli otworzysz gniazdko i wewnątrz znajdziesz luźną, jednokolorową, zieloną koszulkę na żyle ochronnej, to gniazdko zostało założone przed rokiem 77. 14. edycja przepisów wprowadziła obowiązkowe oznaczenie uziemienia przez koszulki i taśmy zielono-żółte. Zajrzyjmy zatem, co brzmi w tej hałdzie plastiku z lat 80. Wciąż nie słyszę słów, ale jakiś taki znajomy riff na gitarze. Pewnie elektryk był Irlandczykiem. W latach 80. skrzynki z mniej lub bardziej rozbudowaną formą zabezpieczeń różnicowo-prądowych są coraz częstsze. W kablach Twin & Nerve wszystkie rdzenie do 2,5 mm są wykonane z solidnej miedzi, zamiast linki. A rozmiar przewodu ochronnego wraca do normy i odzyskuje rozmiar 1,5 mm kwadrat. W 1983 roku z taśmy produkcyjnej zjeżdża również ostatnia skrzynka bezpiecznikowa firmy Wilex z drewnianym tyłem. Odtąd tyły nieśmiertelnych druciaków będą wyłącznie plastikowe. A co jest w środku skrzynki z lat 90? Słów nie rozpoznaję, ale to jakieś emo. Lata 90. to przede wszystkim popularyzacja zabezpieczeń mechanicznych. Jednostki konsumenckie w nowych domach są dla wygody montowane z mini wyłącznikami nadprądowymi w standardzie.
W większości skrzynek montuje się również RCCB, czyli przepływowy wyłącznik różnicowo-prądowy, najczęściej jako wyłącznik główny. Skrzynki są w większości plastikowe i za niespełna 20 lat ten plastik stanie się powodem jednego z największych zwrotów w przepisach elektrycznych. Tymczasem jednak trwający od niemal wieku brytyjski romans z nawijaniem wkładów bezpiecznikowych w te sreberka powoli dobiega końca. Aczkolwiek wielu właścicieli posesji na wynajem i farm wciąż preferuje stare Wilexy i Memy ze względu na łatwość watowania i aby ukryć mankamenty w instalacji. By uspokoić kilometrowej długości obwody obsługujące wiele grzejników elektrycznych na wszystkich piętrach i jednofazowe kuchnie z piekarnikiem, mikrofalą i czterema palnikami naraz, wielu starszej daty właścicieli preferowało drut topikowy, bo drut topikowy można było zawinąć kilkukrotnie na obejmach i zapewnić sobie święty spokój. I o ile wcześniejsze wkłady BS30-36 były projektowane tak, aby uniemożliwić wtykanie innych przedmiotów międzymocowania, o tyle z czasem producenci wydawali się wręcz ułatwiać ten proceder celowo. W ciągu lat wymieniania takich skrzynek znajdowaliśmy wkłady zawatowane przez mieszkańców strunami gitarowymi, żyłami przewodów 2,5 mm², a nawet gwoździami. I przewody eksploatowane tak, że aż zlewały się z sobą w jedną całość. A starzy majstrowie wydawali się zupełnie świadomi tego, co ludzie będą z nimi robić. I nagminną praktyką instalatorską było plecenie żył w skrzynkach w ciasne skrętki. Statystycznie osobiście przyjmuję, że 11 na 10 takich skrzynek w którymś momencie swojego istnienia zostało zawatowane czymś nieprawidłowym. Wkrótce, już w nowym milenium, przepisy miały raz i na zawsze zmienić te przyzwyczajenia i wysłać stare druciaki do lamusa. Ale o tym w następnym odcinku. Dziękuję za wytrwałość, pozdrawiam serdecznie i zachęcam do wciskania kciuków w górę i subskrypcji. Bez Waszej pomocy YouTube nie wyświetli nas na sugerowanych paskach, a więc wszystko jest w Waszych rękach. Ja zobaczę się z Wami o kilka dni później niż dotychczas, bo musimy zrobić dokrętki do kolejnego odcinka, ale już nie mogę się doczekać. Ja jestem Regan, a Wy oglądaliście kanał Ruchu Oporu. O, już pamiętam skąd znam tą melodię. No ale co, to wychodziło, że 107% wszystkich skrzynek przez ostatnie 60 lat było wykonane przez Polaków? Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że pomyją.